Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj temat powiedz to zgromadzeniu jako cytat z Ewangelii według Mateusza, 18 rozdział, od 15 do 20 wersetu. I podstawą będzie tego skryptu, którym się tu posłużę, rozważanie Roberta F. Walla. Ewangelia według Mateusza, 18 rozdział, od 15 do 20 wersetu. Ewangelia Mateusza, od 18 rozdziału, 18 rozdział, od 15 do 20 wersetu. A jeśli by zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, przybierz sobie jeszcze jednego albo dwóch, aby przez usta dwóch albo trzech świadków potwierdzone było każde słowo. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie ci jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie, i co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Znowu powiadam wam, gdyby się z was dwaj zgodzili na jaką rzecz na ziemi, wszystko, co, o co by prosili, stanie się im od Ojca mego, który jest w niebiesiech. Albowiem, gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem w pośrodku ich. A jeśli by zgrzeszył przeciwko tobie twój brat, idź, przedstaw mu to sam na sam. A jeśli by usłuchał cię, pozyskałeś swojego brata. Jeśli usłuchałby cię, pozyskałeś swojego brata. Jeśli jednak nie usłuchałby, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na ustach dwóch albo trzech świadków oparte było każde słowo. A jeśli nie usłuchałby ich, powiedz zgromadzeniu. A jeśli nie usłuchałby zgromadzenia, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Ponownie powiadam wam, gdyby dwaj z was uzgodnili jakąś sprawę, o którą będą prosić, to stanie się im od Ojca mojego, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni do mojego imienia, tam ja jestem pośród nich. Co należy rozumieć przez zgromadzenie? Zgromadzenie, o którym mowa w wersecie 17, to lokalne zgromadzenie chrześcijan. Nie jest to żydowska synagoga, ale towarzystwo powołanych wierzących chrześcijan z greckiego eklezja. Wskazują na to wyraźnie same wersety, kontekst, w którym się znajdują oraz inne odniesienie do zgromadzenia w Ewangelii według Mateusza, 16 rozdział od 18 wersetu. Wersety od 15 do 20 tego naszego 18 rozdziału Mateusza mówią nam, że żydowska synagoga jest tu wykluczona. Dlaczego? Żydowska synagoga, aby funkcjonować, wymagała kworum 10 dorosłych Żydów, składającego się z mężczyzn w wieku od 13 lat i starszych. Że Pan Jezus Chrystus odnosi się do dwóch lub trzech mężczyzn w wersecie 20, pokazuje z jednej strony wielkość Jego łaski, a z drugiej kontrast z judaizmem, z żydostwem. Greckie słowo przetłumaczone jako zgromadzenie, eklesia, w liczbie pojedynczej lub mnogiej, występuje około 115 razy w Nowym Testamencie. Tylko w czterech przypadkach nie odnosi się do chrześcijańskiego towarzystwa, a wszystkie wyjątki występują w Księdze Dziejów Apostolskich,
wypowiedzi z rozdziału 7:38, Dzieje Apostolskie 7:38. Ten to jest, który był w zgromadzeniu na puszczy z aniołem mówiącym do niego na górze Synaj i z ojcami naszymi, który przyjął słowa żywe, aby je nam podać. Oraz 19:32. 19:32. Wtedy jedni tak, a drudzy inaczej krzyczeli, albowiem w owym zgromadzeniu było zamieszanie i większa część nie wiedziała, po co się zebrali. Oraz 39 werset tego samego rozdziału Dziejów. Jeśli zaś wam o co innego idzie, rozstrzygnie się to w zgromadzeniu prawnym. I 41 werset. Gdyż nie ma żadnej przyczyny, którą byśmy mogli usprawiedliwić nasze zbiegowisko. I to powiedziawszy, rozpuścił zgromadzenie. W Ewangelii według Mateusza, 5 rozdział, od 23 do 24 wersetu, Pan pokazał, jak należy rozwiązywać trudności wśród pobożnych w Izraelu. Ale w tej części Ewangelii, według Mateusza 18, pokazano nam, jak należy rozwiązywać problemy między braćmi chrześcijanami. Przeczytam teraz Mateusza 5:23 dla ilustracji, jak się to rozwiązuje w Izraelu wśród pomiędzy prawdziwymi, szczerymi ludźmi bożymi. A tak, jeśli byś ofiarował dar swój na ołtarzu, a tam byś wspomniał, iż brat twój ma co przeciwko tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem i odejdź pierwej się pojednaj z bratem swoim, a potem przyszedłszy, ofiaruj dar swój. Z kolei Mateusza 18 jest opisane, jak to powinni robić wierzący chrześcijanie. Wiązanie i rozwiązywanie, o których mowa w wersecie 18, to działania chrześcijańskiego zgromadzenia polegające na stosowaniu dyscypliny przez odsunięcie lub ponowne przyjęcie do grona. Jeżeli ten, który zgrzeszył przeciwko swemu bratu, nadal nie żałował po tym, gdy sprawa została przedstawiona zgromadzeniu, to dyscyplina może być konieczna i obowiązkiem tych, którzy zgromadzą się w imię Pańskie, jest stosowanie jej w odpowiednich przypadkach. Wiązanie lub zwalnianie nie jest aktem części lokalnego zgromadzenia, ale całego lokalnego zgromadzenia zjednoczonego jednomyślnie w tym samym osądzie, co mówi nam m.in. 1 Koryntian 5 rozdział. 1 Koryntian rozdział 5. Powszechnie słychać, że jest między wami wszeteczeństwo i to takie wszeteczeństwo, jakiego nawet między poganami nie wymieniają, aby ktoś miał mieć żonę ojca swego. A wyście się nadęli, a nie zasmucili się raczej, aby został wyłączony spośród was ten, który taki uczynek popełnił. Ja przeto, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, jużem osądził, jak gdybym był obecny tego, który to popełnił, żeby w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, kiedy zgromadzicie się wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa, oddać takiego szatanowi na zatracenie ciała, ażeby duch był zbawiony w dzień Pana Jezusa. Niedobra jest chluba wasza, gdy czyż nie wiecie, że trochę kwasu całe zaczynienie zakwasza? Wyczyścież wtedy stary kwas, abyście byli nowym zaczynieniem, jako jesteście przaśnymi, albowiem i nasz baranek wielkanocny za nas ofiarowany został Chrystus. A tak obchodźmy święto nie w starym kwasie, ani kwasie złości i przewrotności, ale w przaśnikach szczerości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z przetecznikami, a nie w ogóle z przetecznikami tego świata, albo z chciwcami, albo ze zdziercami, albo z bałwochwalcami. Musielibyście bowiem wyjść ze świata,
lecz napisałem wam, abyście nie przestawali z takim, który mieniąc się bratem jest przetecznikiem, albo chciwcem, albo bałwochwalcą, albo potwarcą, albo pijakiem, albo zdziercą, żebyście z takim i nie jadali. Albowiem cóż ja mam sądzić obcych, czyż wy swoich nie sądzicie? Obcych zaś Bóg sądzi. Usuńcie tedy przewrotnego z pośród siebie samych. Sami zatem widzimy, jak należy rozwiązywać to między chrześcijanami, że ma uczestniczyć w tym cały zbór. Z kolei dwóch lub trzech, o których mowa jest w wersecie 16-18 rozdziału Mateusza, brat, przeciwko któremu zgrzeszył, i jeden lub dwóch innych, których miał zabrać ze sobą, nie mogą działać w imieniu zgromadzenia w takiej sprawie. Podzielona niejednomyślna społeczność też nie może wiązać ani rozwiązywać, a wszelkie próby uczynienia tego bez pełnej jednomyślności nie byłyby uznane w niebie. Werset 18 odnosi się do całego zgromadzenia chrześcijan, łącznie z dwoma lub trzema, o których mowa w wersecie 16. Werset 19 jest ponownie skierowany do całego zgromadzenia. Werset 18 zaczyna się słowami: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek zwiążecie na ziemi. A werset 19 zaczyna się słowami: jeszcze raz powiadam wam. Oba wersety są skierowane do tej samej społeczności, całego jednomyślnego, lokalnego zgromadzenia. Werset 20 wyjaśnia, dlaczego w wersecie 19 Pan mógł powiedzieć: o cokolwiek by prosili, da im to Ojciec mój. Dzieje się tak dlatego, że Chrystus jest pośród tych dwóch lub trzech zgromadzonych do Jego imienia w zgromadzeniu. Modlitwa ma wielkie znaczenie. Modlitwa indywidualna, modlitwa w rodzinie chrześcijańskiej i modlitwa ze strony tych, którzy razem mogą być ćwiczeni w danej sprawie. Jednak modlitwa, o której mowa w wersecie 19, to modlitwa w lokalnym zgromadzeniu. Ewangelia według Mateusza 18:20 nie może być zastosowana do przypadkowego, dowolnego spotkania razem chrześcijańskich wierzących. Obietnica Pana jest złożona konkretnie tym, którzy są zgromadzeni do Jego imienia w zgromadzeniu. Widzimy to też poparte m.in. w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, od 18 wersetu. I mamy tutaj na przykład takie świadectwo Pisma Świętego: albowiem naprzód słyszę, że gdy się schodzicie w zborze, rozerwania bywają między wami i poniekąd wierzę. Także 14:19. A wszakże w zborze wolę pięć słów zrozumiale powiedzieć, aby innych nauczyć, niżeli 10 000 słów językiem niezrozumiałym. Oraz 23 do 25 wersetu: jeżeli się tedy cały zbór zejdzie w jedno miejsce i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam prostaczkowie albo niewierni, czy nie rzeką, że szalejecie? Ale jeżeli wszyscy prorokują, a wejdzie jaki niewierny albo prostaczek, przez wszystkich przekonywany, przez wszystkich sądzony bywa, a tak skrytości serca jego bywają objawione, i tak upadłszy na twarz odda pokłon Bogu, wyznając, że prawdziwie Bóg jest w was. I kontekst ogólny tych słów jest następujący. Zarówno na początku rozdziału 18, jak i w następującej po nim przypowieści w wersetach od 23 do 34 Pan odnosi się do Królestwa Niebios.
Pomocne jest zrozumienie, co Pan miał na myśli, używając tego wyrażenia. Występuje ono tylko w Ewangelii Mateusza. Wczesne odniesienia do niego wyraźnie miały na uwadze królestwo, które zostanie ustanowione w tysiącleciu. I to jest między innymi udokumentowane w Mateusza, 3:2. I mówiąc, upamiętajcie się, albowiem się przybliżyło Królestwo Niebieskie. Także 4:17. Od tego czasu począł Jezus kazać i mówić, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Także 5:3. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Także 5:10. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. 5:19. Kto by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i uczyłby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebieskim, a kto by czynił i uczył, ten będzie wielkim nazwany w Królestwie Niebieskim. Także 20:20. Albowiem powiadam wam, jeśli nie będzie obfitszą sprawiedliwość wasza niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego. Także 7:21. Nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wnijdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebiesiech. I także 8:11. A powiadam wam, iż wielu ich od wschodu i od zachodu przyjdzie i usiądą za stołem z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebieskim. I także 10:7. 10:7. A idąc, każcie mówiąc, przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Aby to mogło być wprowadzone w tej formie, lud został wezwany do upamiętania się. Uznania się. Pokuty oraz do przyjęcia i poddania się Mesjaszowi obecnemu wtedy wśród nich. Gdyby te warunki zostały spełnione, wtedy wielu przybyłoby do Pana od wschodzącego i zachodzącego słońca i zasiedliby do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim, bo tak mówi 8 Mateusza, 11:11. A powiadam wam, iż wielu ich od wschodu i od zachodu przyjdzie i usiądą za stołem z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebieskim. To oczywiście wiązałoby się z tym, że Abraham i Izaak i Jakub zostaliby wzbudzeni z martwych. Masa ludzi i ich przywódców były nieskruszone i odrzuciły Pana Jezusa Chrystusa. W rozdziałach 11 i 12 jego Ewangelii Mateusz zbiera dowody, które to potwierdzają. Przegląd treści rozdziałów Ewangelii według Mateusza czyni to jasnym. Widzimy to na przykład w rozdziale 11, wersety od 1 do 15. Jan Chrzciciel, jego poprzednik, czyli poprzednik Pana Jezusa Chrystusa, przebywał w więzieniu. Także widzimy w wersetach od 16 do 19, masa ludzi określona teraz jako niewierzące plemię
nie odpowiedziała ani na posługę Jana, ani na posługę samego Pana Jezusa Chrystusa. Także wersety 20 do 24, miasta, w których Pan Jezus Chrystus dokonał większość swoich dzieł mocy, były nieskruszone. Wersety 25 do 30, Pan przyjął to odrzucenie, poddając się woli swojego Ojca w tej sprawie, ale nadal wzywał pobożnych, pracujących pod ciężarem prawa, aby przyszli do Niego. Rozdział 12, wersety od 1 do 8 opisują, jak Pan Jezus Chrystus pokazał, że był w odrzuceniu jak Dawid przed Nim, choć jest On większym niż świątynia i jest Panem odpocznienia. Wersety 9 do 14 pokazują, jak uzdrowił w synagodze w dzień odpoczynku, a faryzeusze wyszli i naradzali się przeciwko Niemu, jak Go zniszczyć. Wersety od 15 do 21 pokazują, że Pan Jezus nie narzucał się ludziom i w tym fragmencie mówił o błogosławieństwie dosięgającym pogan. Także w wersetach 22-37 potępił Pan Jezus faryzeuszy z powodu ich strasznego i niewybaczalnego grzechu, jakim było przypisanie Belzebubowi wypędzania przez Pana Jezusa demonów. I wersety 38 do 40. Po wszystkich dokonanych znakach faryzeusze proszą Pana Jezusa o znak, a Pan mówi o znaku Jonasza, wskazując na swoją własną śmierć i zmartwychwstanie. Wersety 41 do 42 pokazują, że dalej odnosi się do ich niewiary i tego, jak inni odpowiedzieliby na jego posługę pokutną. Wersety 43 do 45 wskazują, jak Pan Jezus nawiązuje do konsekwencji dla tego pokolenia w czasie ucisku Jakuba, tuż przed jego pojawieniem się ponownym. Wersety 46 do 50 pokazują, jak jego matka i bracia nie byli już jego naturalnymi krewnymi, ale tymi, którzy czynili wolę Bożą. To otwarte odrzucenie przez lud i jego przywódców stanowiło punkt zwrotny w postępowaniu Pana z nimi. Rozdział 13 jednoznacznie pokazuje go wychodzącego z domu i siedzącego nad morzem. To rzeczywiście odzwierciedla nową perspektywę, która została przyjęta. Od tego momentu pozostałe odniesienia do Królestwa Niebios w Ewangelii według Mateusza odnoszą się do Królestwa w jego obecnej, ukrytej formie, co dokumentuje nam m.in. Mateusza 13, rozdział 11, werset. Mateusza 13, 11 jednoznacznie dokumentuje to tymi słowami. 13, 11. A on, odpowiadając, rzekł im: wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Niebieskiego, ale onym nie dano. Obejmuje ono całą sferę chrześcijańskiego wyznania, praktykujących religię chrześcijańską, niezależnie od tego, czy osobiście wierzą Chrystusowi, wszystkich tych, którzy przynajmniej zewnętrznie uznają autorytet Pana Jezusa. Wszystkie przypowieści o Królestwie Niebieskim odnoszą się do Królestwa w tej formie. Pierwsze występują w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział. Wiele z nich mówi również o wyniku wierności lub niewierności w tym okresie. Wierni zostaną nagrodzeni, a niewierni zewnętrznie praktykujący i wyznający chrześcijaństwo powierzchownie, ale niewierzący, osądzeni. I rozdział 18 pokazuje, aby wejść do Królestwa w jego obecnej, ukrytej formie, w sposób dający życie, a nie tylko jako nieposiadający życia z Boga, praktykujący zewnętrznie chrześcijaństwo wyznawca Chrystusa, niewierzący Chrystusowi, trzeba stać się jak małe dziecko. Widzimy to w Mateusza 18:3.
onej godziny przystąpili uczniowie do Jezusa, mówiąc: Któż tedy większy jest w Królestwie Niebieskim? I przywoławszy Jezus dziecię, postawił je w pośrodku ich. I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego. Nie mówi się w tym fragmencie o królestwie w tysiącleciu, ale o królestwie na ziemi. Teraz, gdy król, nasz Pan, jest w niebie, co dokumentują nam wersety od 6 do 10. Kto by zaś zgorszył jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, pożyteczniej by mu było, aby zawieszono kamień młyński u szyi jego i utopiono go w głębokości morskiej. Biada światu z powodu zgorszenia. Muszą wprawdzie zgorszenia przyjść, ale biada człowiekowi temu, przez którego to zgorszenie przychodzi. Dlatego jeśli ręka twoja albo noga twoja gorszy cię, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest tobie wejść do królestwa, do żywota, przepraszam, wejść do żywota chromym albo ułomnym, niżeli dwie ręce albo dwie nogi, mając być wrzuconym w ogień wieczny. Jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i rzuć od siebie. Lepiej jest tobie jednookim wnieść do żywota, niżeli oba oczy, mając być wrzuconym w ogień piekielny. Patrzcież, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, iż aniołowie ich w niebiesiech zawsze patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebiesiech. Nie było Królestwa Niebios na ziemi, dopóki Pan nie wrócił do nieba, co mamy udokumentowane w Mateusza 11:11. W drugiej części rozdziału 18 Pan Jezus Chrystus opowiada przypowieść, która jasno pokazuje, jak ważne w oczach Boga jest chrześcijańskie przebaczenie. Chrześcijańskie przebaczenie jest w oczach Boga bardzo ważne i pokazuje to właśnie przypowieść z drugiej części rozdziału 18, którą pokazał Pan Jezus Chrystus w wersetach od 23 do 34. Przypowieść ta jest o Królestwie Niebieskim i ponownie odnosi się do obecnej ery chrześcijańskiej. 18:23. Do 34. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie królowi, który się chciał obliczyć ze sługami swymi, a gdy się począł obliczać, stawiono mu jednego, który był winien 10 000 talentów. A gdy nie miał skąd oddać, kazał go Pan jego zaprzedać i żonę jego i dzieci i wszystko, co miał, i dług oddać. Padłszy tedy sługa, pokłonił mu się, mówiąc: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. A użaliwszy się Pan onego sługi, uwolnił go i dług mu odpuścił. A wyszedłszy ów sługa, spotkał jednego z tych, co z nim służyli, który mu był winien 100 groszy, i porwawszy go, dusił go, mówiąc: Oddaj mi coś winien. Padłszy tedy współsługa do nóg jego, prosił go, mówiąc: Miej cierpliwość nade mną, a oddam ci wszystko. Lecz on nie chciał, ale poszedłszy, wrzucił go do więzienia, ażby oddał, co był winien. Ujrzawszy tedy współsłudzy jego, co się stało, zasmucili się bardzo i poszedłszy, oznajmili panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy, zawoławszy go pan jego, rzekł mu: Sługo zły, wszystek dług odpuściłem ci, żeś mię prosił. Czyś i ty nie powinien był się zlitować nad współsługą swoim, jak się i ja zlitowałem nad tobą? A rozgniewawszy się, pan jego podał go katom, ażby oddał to wszystko, co mu był winien. Zarówno szerszy kontekst tej części Ewangelii według Mateusza, jak i kontekst fragmentu w obrębie rozdziału 18, sprawiają, że jest całkiem jasne, że wersety od 15 do 20
nie odnoszą się wcale do Żydów jako takich. Odnoszą się one do osobistych trudności, które mogą powstać między chrześcijańskimi braćmi i pokazują, jak takie trudności mają być rozwiązywane. Zgromadzenie, o którym mowa w Ewangelii Mateusza 18:17, to miejscowe, lokalne zgromadzenie chrześcijańskie. Jest to opisane w wersecie: jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie ci jak poganin i celnik. Ci, którzy zgromadzili się do imienia Pana Jezusa Chrystusa, mogą liczyć na Jego obietnicę osobistej obecności. On jest pomiędzy wierzącymi, On jest pośród zgromadzenia, aby kierować i pomagać swoim wiernym w praktykowaniu biblijnej dyscypliny, modlitwie, w Jego wieczerzy i w służbie Słowa Bożego. Niezależnie od naszej słabości, a nawet jeśli jest tylko jedynie dwóch lub trzech, możemy patrzeć i polegać na nim. Odniesienie do zgromadzenia w Ewangelii według Mateusza 16 dokumentuje nam również tą sytuację, bo to jest jedyne inne odniesienie do zgromadzenia, greckie eklezja, w Ewangelii według Mateusza w rozdziale 16. W pozostałych Ewangeliach nie ma odniesień do zgromadzenia, czyli greckiego eklezja. I co widzimy? Wersety 18, 19 i 20. A ja ci też mówię, że ty jesteś kamieniem, z jakich na tej skale chcę zbudować moje zgromadzenie, a odrętwienia śmierci nie ogarną go. Dam ci też klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, i cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. To dzieło było jeszcze przyszłe w czasie, gdy Pan Jezus Chrystus to mówił. On powiedział: ja chcę zbudować, a nie ja zbudowałem, ja budowałem albo ja buduję. W czasie, gdy te słowa były wypowiadane, zgromadzenie to miało być później zbudowane na nim w zmartwychwstaniu i bramy Hadesu nie powinny bardziej zapanować nad nim niż nad Chrystusem. Zgromadzenie zostało po raz pierwszy utworzone w dniu Pięćdziesiątnicy przez przyjście i zamieszkanie Ducha Świętego. To mamy opisane m.in. w pierwszym liście do Koryntian 12:13. 1 Koryntian 12, rozdział 13, werset. Albowiem przez jednego ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni, czy Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy napojeni jesteśmy w jednego ducha. A także Efezjan 1:22. Efezjan, pierwszy rozdział, 22 do 23 wersetu. I wszystko poddał pod nogi Jego i dał Go jako głowę nad wszystkim Kościołowi, który jest ciałem Jego i pełnością Tego, który wszystko we wszystkich napełnia. Tutaj w Ewangelii według Mateusza 16 jest znowu odniesienie do Królestwa Niebios w Jego obecnej ukrytej formie. A wiązanie i rozwiązywanie jest powierzone Piotrowi. Widzimy Piotra wiążącego w Dziejach Apostolskich 5, działającego jako dyscyplinującego w przypadku Ananiasza i Safiry, którzy popełnili grzech na śmierć, gdy okłamali Boga Ducha Świętego. Później w Ewangelii według Jana 20:23 Pan Jezus Chrystus zwraca się do tych, którzy wkrótce potem mieli utworzyć zgromadzenie. Do tych uczniów Pan Jezus Chrystus powiedział:
którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek grzechy zatrzymacie, są im zatrzymane. W tym wersecie porządek widziany w Ewangelii według Mateusza 16:19 i 18:18, Mateusza 16:19, i dam ci klucze Królestwa Niebieskiego i cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związane i w niebiesiech i cokolwiek rozwiążesz na ziemi będzie rozwiązane i w niebiesiech i 18:18. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek zwiążecie na ziemi będzie związane i w niebie i co rozwiążecie na ziemi będzie rozwiązane i w niebie. Jest zaakcentowane odwrotnie. I odpuszczenie jest wymienione przed zatrzymaniem grzechów. Jest tak dlatego, że wiązanie i rozwiązywanie w Ewangelii według Mateusza odnosi się do tych, którzy są już w chrześcijańskim zgromadzeniu. Mają przedtem odpuszczone grzechy. Podczas gdy Ewangelia według Jana 20:23 odnosi się do tych, którzy są poza zgromadzeniem, ale mają być do niego przyjęci. Dyscyplina zgromadzenia ma być stosowana w każdym przypadku, gdy jest to konieczne, bo cóż mam ja do czynienia z sądzeniem tych, którzy są na zewnątrz? Czyż nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? Jak mówi m.in. pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, 12 werset. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, 12 werset. Albowiem cóż ja mam sądzić i obcych? Czyż wy swoich nie sądzicie? A także 1 Piotra 4,17. 1 Piotra 4,17. Albowiem czas jest, aby się sąd począł od domu Bożego. Jeżeli zaś naprzód od nas, jakiż będzie koniec tych, co są nieposłuszni Ewangelii Bożej. Te wszystkie trzy fragmenty są administracyjne i odnoszą się do odpuszczenia, ale nie w wiecznym sensie, lecz w związku z obecnym moralnym rządem Boga pośród Jego ludu.